Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej rozmowie w ramach cyklu RODM Online. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Pani Justyna Gutkowska, analityk, a także pracownik Ośrodka Studiów Wschodnich od 2008 roku, zajmująca i prowadząca samodzielny projekt bezpieczeństwa i obronności w Europie Północnej niegdyś, a teraz noszący nazwę Programu Bezpieczeństwa Regionalnego. Witam serdecznie. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do naszej kolejnej rozmowy, a dzisiaj porozmawiamy sobie o znaczeniu umowy koalicyjnej, niedawno opublikowanej, bo 24 listopada bieżącego roku, umowy tworzącej nowy rząd niemiecki między SPD, FDP i Zielonymi. Szanowna Pani, chciałbym zacząć od takiego właśnie ogólnego bardzo pytania i nawiązać w jakiś sposób do hasła, do motta, które określa nam nową koalicję tworzącą się właśnie w Niemczech. Zacznę od cytatu. Odważyć się na więcej postępu. Koalicja na rzecz wolności, sprawiedliwości i zrównoważonego rozwoju. Oczywiście parafraza słynnego przemówienia Williego Brandta, byłego kanclerza Republiki Federalnej Niemiec, który głosił hasło Wir wollen mehr Demokratie wegen. Chcemy odważyć się na więcej demokracji. To motto nowej koalicji zawartej przez trzy partie, socjaldemokratyczną SPD, Zielonych i liberalną FDP, oddaje ducha tej nowej umowy koalicyjnej. Jak tutaj, czy oddaje ducha? Ja bym powiedziała, że w niektórych obszarach jak najbardziej i te obszary to przede wszystkim polityka wewnętrzna, polityka a w jej obszarze polityka społeczna, polityka klimatyczna, transformacja energetyczno-klimatyczna, cyfryzacja i być może jeszcze kilka innych. Ale w innych obszarach, takich, którymi ja się bardziej zajmuję, czyli polityka bezpieczeństwa, polityka zagraniczna, myślę, że po tym rządzie sygnalizacji świetlnej, jak on się nazywa po niemiecku, czyli Ampel, można się spodziewać raczej kontynuowania dotychczasowych linii w tych obszarach z pewnymi niewielkimi zmianami i dopasowywaniami. Ale dlaczego ta umowa koalicyjna została właśnie jej nadano taki tytuł, Mehr Fortschritt wagen, czyli odważmy się na więcej postępu, bo będąc w Niemczech w ostatnich latach, ja z dużym zdziwieniem spotykałam się z takimi komentarzami obserwatorów berlińskiej polityki, że Wielka Koalicja i ostatnie lata Merkel to czas absolutnej stagnacji w niemieckiej polityce wewnętrznej przede wszystkim. Brak pomysłów, brak ambicji i kontynuowanie czy administrowanie polityką. I widziałam narastającą frustrację również w Hadecji, ale również oczywiście w innych partiach i myślę, że taka irytacja i takie poczucie, że Niemcy gdzieś zaczynają dryfować w pewnych obszarach, ona była podzielana również przez część niemieckiego społeczeństwa. I dlatego słusznie te trzy partie, jakby wyczuwając te nastroje społeczne, zaproponowały taki program koalicyjny, który w obszarach, gdzie ta stagnacja była najbardziej widoczna albo gdzie były widoczne narastające problemy, proponuje, ma spore ambicje i proponuje ambitne cele. I to ja wyróżniłabym takie trzy obszary, które oddają priorytety tych trzech partii, które tę koalicję zawiązały. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o SPD, to kwestia większej sprawiedliwości społecznej w Niemczech. Wydaje mi się, że w ostatnich latach te kwestie zaczęły być coraz bardziej podnoszone w Niemczech. Ta świadomość rozwarstwiających się dochodów i rozwarstwiającego się społeczeństwa stała się tematem i dlatego jakby SPD, która też to partia przekształciła się po wielu kryzysach w ostatnich latach w formację wracającą do swoich lewicowych korzeni. I dlatego w tej umowie koalicyjnej
znalazły się takie postulaty czy zapisy dotyczące podniesienia płacy minimalnej, dotyczące kwestii ubezpieczeń emerytalnych, dotyczące pewnej korekty systemu zabezpieczenia socjalnego i znalazły się również zapisy dotyczące inwestycji w nowe mieszkania, co jest sporym problemem również w Niemczech. Ktoś, kto ma znajomych w Berlinie, w dużych niemieckich miastach albo jakąś rodzinę, to wie o tym, jak trudno jest tam znaleźć mieszkanie i jak ogromny to jest problem, który ta koalicja będzie chciała w pewien sposób rozwiązać. Zieloni z kolei, ich priorytetem to jest realizacja ambitnej polityki klimatycznej i związana z tym przebudowa niemieckiego przemysłu oraz wzmocnienie takiej spójności społecznej, można to nazwać, społeczeństwa niemieckiego, które jest coraz bardziej imigranckie. I tutaj to są akcenty, które były ważne dla Zielonych i znalazły się w tej umowie koalicyjnej, a z kolei FDP, partia liberalna, opowiadająca się właśnie za inwestycjami w nowoczesną gospodarkę, tutaj zaproponowała i te zapisy też się znalazły w tej umowie, właśnie wzmocnienie innowacyjności, cyfryzacji. I to te priorytety widać też w podziale ministerstw, ponieważ SPD dostało Ministerstwo Pracy i Kwestii Socjalnych, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Budownictwa. Zielonym przypadło Ministerstwo Gospodarki i Ochrony Klimatu, co oddaje ten priorytet właśnie zmian transformacji energetyczno-klimatycznej i związanej z tym przebudowy gospodarki. I oczywiście Ministerstwo Ochrony Środowiska, a dla liberałom przypadło Ministerstwo Finansów, Transportu i Cyfryzacji oraz właśnie kształcenia i badań. I ja myślę, że to jest właśnie fajne podsumowanie priorytetów tych trzech partii, które definiują właśnie, tak definiują postęp w zapewnienie w swoich programach wyborczych, czyli więcej sprawiedliwości społecznej, więcej ambitnej polityki klimatycznej, więcej innowacyjności w gospodarce. Umowa koalicyjna w takim układzie w jakiś sposób zarysuje, że Niemcy bardziej skupią się na polityce wewnętrznej niż polityce zagranicznej, bo takie można odnieść tutaj wrażenie, że jest dużo wyzwań właśnie, które postawiła Angela Merkel, czyli spraw w ramach obszarów wewnętrznych były kompletnie przez panią kanclerz dotykane, poruszane. Na pewno te wszystkie kwestie, które wymieniłam, były przedmiotem kampanii wyborczej, w której kwestie polityki zagranicznej i bezpieczeństwa były traktowane marginalnie. Co nie znaczy, że nie znalazły się w umowie koalicyjnej, bo owszem, jest obszerny rozdział właśnie o tym, jak koalicja będzie chciała kształtować politykę europejską, politykę bezpieczeństwa, politykę zagraniczną. On ma bodajże prawie 30 stron i jest równoważny z tymi innymi rozdziałami dotyczącymi zmian w gospodarce, w energetyce, ale znajduje się na końcu, co pokazuje priorytety tego przyszłego rządu, ale oczywiście musimy sobie również zdawać sprawę, że tak jak w trakcie okresu urzędowania kanclerz Merkel, to wydarzenia również kreowały niemiecką politykę i wpływały w dużym stopniu na niemiecką politykę, ponieważ Niemcy jako największe państwo Unii Europejskiej, jako duży aktor międzynarodowy, musiały się do tych wydarzeń odnieść i tę politykę kreować, która z kolei wpływała na inne państwa Unii Europejskiej, inne państwa musiały się do niej ustosunkować. Więc umowa koalicyjna to taki punkt wyjścia tego rządu do działań i na arenie wewnętrznej, i na arenie międzynarodowej. Na pewno Niemcy w realizacji tych zapisów dotyczących polityki obszarów wewnętrznych zderzą się z różnorakimi problemami, które hamowały również
działania rządów Wielkiej Koalicji. Zobaczymy, jak ta nowa koalicja sygnalizacji świetlnej sobie z tym poradzi. Zostańmy jeszcze chwilę przy tej polityce wewnętrznej, zanim przejdziemy do obszaru, który jest Pani bliższy, czyli polityce zagranicznej i bezpieczeństwa. Chciałbym się skupić na samej umowie koalicyjnej. Zupełnie inne jest znaczenie umowy koalicyjnej w przypadku Niemiec, aniż to w przypadku polskim, gdzie z naszych takich doświadczeń krajów Europy Środkowo-Wschodniej ta umowa ma bardziej zapisy stricte partyjne, polityczne. Tutaj mówimy o programie rządu rozpisanym na kolejne 4 lata i którym z Pani zdaniem obszarów, już nawet wymienionych także przez Panią w wcześniejszym moim pytaniu, w zakresie polityki wewnętrznej będzie dla Niemiec istotne z punktu widzenia ich życia codziennego, będzie miał taki ewolucyjny charakter. To prawda. Warto podkreślić, że zapisy umowy koalicyjnej w Niemczech są wiążące dla działań, inicjatyw, polityki prowadzonej przez koalicję w następnych 4 latach. Jeżeli sobie spojrzymy na końcówkę samego dokumentu, to zobaczymy, że tam znajdują się również zapisy dotyczące tego, w jaki sposób konkretnie te 3 partie w ramach zarówno w Bundestagu, jak i w rządzie wyobrażają sobie koordynowanie między sobą polityki w różnych obszarach. I to jest wszystko bardzo szczegółowo rozpisane na 177 stronach, negocjowane przez 300 polityków z tych 3 partii w ponad 20 grupach roboczych, w których udział brało tak około ponad 20 w każdej, 20 polityków. I nad tymi negocjacjami takimi fachowymi czuwało kierownictwo 3 partii, zarówno jakby na tym poziomie partii, jak i na poziomie frakcji w Bundestagu. Więc to był ogromny proces, który jest normą w Niemczech, a tym bardziej jakby uwagę przykładano do tego procesu i wypracowania tej umowy i konkretnych zdań nawet, konkretnych fragmentów, dlatego że to są 3 partie o różnych profilach, różnych priorytetach i każda z tych partii obawiała się, że jeżeli inny koalicjant dostanie określone ministerstwo, będzie realizował postulaty być może niezgodne z programem danej partii. Dlatego konkretne zapisy, bardzo szczegółowe w tych wszystkich obszarach polityki wewnętrznej, zagranicznej, ponieważ które będą jakby realizowane w tych 4 latach. Ale wracając do Pana pytania, co jest gdzie będą takie najważniejsze zmiany? Ja bym wyliczyła, postaram się pokazać takie 3 obszary, gdzie ja widzę potencjalne zmiany, które wpłyną na to, jakie Niemcy będą w przyszłości. I moim zdaniem takim pierwszym obszarem to są kwestie polityki społecznej, tak bym to nazwała. Znaczy ta koalicja kładzie nacisk na to, że Niemcy czy społeczeństwo niemieckie jest społeczeństwem coraz bardziej różnorodnym, imigracyjnym, wielokulturowym i chce pokazać, że i chce poprzez swoje działania jakby ułatwić osobom z pochodzeniem imigracyjnym integrację w Niemczech. I tutaj planowana jest reforma prawa o obywatelstwie, czyli uzyskanie prawa do obywatelstwa niemieckiego wcześniej niż do tej pory było to możliwe. I oraz zliberalizowane prawo azylowe. I to spowoduje, że te przemiany społeczne w Niemczech będą zachodziły jeszcze szybciej. I myślę, że już w tej chwili ten rząd, a przede wszystkim ten Bundestag, pokazuje, jak daleko one zaszły.
mamy 11, ponad 11% mandatów, czyli 83 mandaty w niemieckim parlamencie, przypadły osobom o pochodzeniu migracyjnym, które były urodzone lub ich rodzice urodzili się w takich krajach jak Syria, Irak, Afganistan, Turcja, Kamerun. Mamy 35% mandatów dla kobiet i to jest jakby najwyższy odsetek do tej pory i mamy 7% mandatów dla osób poniżej 30 roku życia i to pokazuje zmiany zachodzące w niemieckim społeczeństwie, które w coraz większym stopniu będą wpływać na zmiany zachodzące w niemieckiej polityce. Ponieważ tę politykę będą kształtować po pierwsze ludzie urodzeni już w Zjednoczonych Niemczech, po drugie ludzie o bardzo różnym backgroundzie kulturowym i społecznym i to myślę, że w coraz większym stopniu będzie jakby kształtowało niemiecką politykę, również zagraniczną od bezpieczeństwa. Może jeszcze nie teraz, ale po następnych wyborach do Bundestagu. Więc to jest dla mnie taki ważny element tej umowy. Drugim elementem to zapowiedź takich dużych inwestycji w cyfryzację państwa, w cyfryzację gospodarki. Chodzi o budowę, o przyspieszenie budowy sieci światłowodowych, o cyfryzację szkół, o zreformowanie procedur biurokratycznych, o wprowadzenie tej digitalizacji do niemieckiej administracji, bo każdy, kto był w Niemczech i kto tam mieszkał częściowo, zdaję sobie sprawę, że Niemcy, jeśli chodzi o tak zwane e-państwo, czy e-governance, o dostęp do mobilnego internetu, o kwestie płatności kartami czy innymi środkami elektronicznymi, czy też o wykorzystywanie różnych aplikacji, są, powiedziałabym, bardzo konserwatywnym społeczeństwem i bardzo, bardzo ostrożnie podchodzą do tych kwestii. To się wiąże z wieloma czynnikami, również z troską o ochronę danych osobowych. I tutaj ta koalicja trzech partii zapowiada duże inwestycje, chyba też takie w zmianę świadomości społecznej, konieczne w Niemczech. Bo anegdotycznie mogę powiedzieć, że wydaje się, że nadal w urzędach niemieckich i w niemieckich firmach wykorzystywane jest takie urządzenie jak fax, które z naszej perspektywy gdzieś tam w biurach i w urzędach administracji publicznej jeszcze stoi i czasami coś przychodzi, ale to jest jakby już nie ten... to są inne światy, a Niemcy jeszcze nadal korzystają, co pokazuje ich przywiązanie do takie pewne konserwatywne nastawienie i ostrożne nastawienie do nowych technologii. A trzecim obszarem to oczywiście jest polityka klimatyczna, transformacja energetyczno-klimatyczna i tutaj rzeczywiście Zieloni bardzo naciskali na to, żeby przyspieszyć realizację i wdrażanie tych wszystkich celów klimatycznych, które zostały ustalone jeszcze już za czasów Wielkiej Koalicji, czyli będzie redukcja emisji o 65% do 2030 roku, czy takie ambicje wyraża ta koalicja, która chce osiągnąć neutralność klimatyczną do 2045 roku. Ma zostać przyspieszona dekarbonizacja, czyli wycofanie się z wykorzystywania węgla. Ma być przyspieszona rozbudowa odnawialnych źródeł energii. Już w 2030 roku, czyli de facto za kilka lat, te odnawialne źródła energii mają pokryć 80% zapotrzebowania na energię elektryczną w Niemczech. Ma być przyspieszenie również gospodarki wodorowej, czyli wykorzystanie wodoru i związane, a dla takich zwykłych ludzi, zwykłych Niemców, ważnym zapisem będzie, czy jest rozbudowa kolei, elektromobilności oraz rozwój paliw alternatywnych w lotnictwie i w żegludze. I ta rozbudowa kolei myślę, że jest najważniejszym punktem takim ważnym dla życia codziennego w Niemczech, ponieważ Deutsche Bahn ma
rosnące problemy zarówno z taborem pociągów, jak i z całym systemem, i Niemcy bardzo na to narzekają, więc tutaj inwestycje są konieczne. I to wydaje mi się, że to właśnie te trzy obszary będą miały największy wpływ na takie codzienne życie Niemców, czyli zmieniające się społeczeństwo, postępy w cyfryzacji i kwestia właśnie szybszego wdrażania ambitnych celów klimatycznych, co będzie dla Niemców kosztowne. Te inwestycje zapewne pochłoną duże nakłady z budżetu federalnego i zobaczymy, jak nowy rząd sobie z nimi poradzi, z tymi priorytetami poradzi, ponieważ jakby w Niemczech te przeszkody takie biurokratyczne, administracyjne też są duże, więc tutaj też trzeba będzie dużego takiego nakładu wysiłków i takiej wdrażania, tej konsekwentnego wdrażania polityki, żeby jakby je przeskoczyć. Wspomniała Pani o wyzwaniu w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej. To jest wyzwanie nie tylko w zakresie polityki wewnętrznej, ale także zewnętrznej. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jeden element, to zapis tej umowy koalicyjnej, która stwarza taką możliwość, tutaj cytat, w najlepszym przypadku do 2030 roku odejścia od węgla, od wykorzystywania węgla w energetyce niemieckiej. Natomiast ustawa obecnie obowiązująca mówi o roku 2038 z możliwością przyspieszenia o 3 lata. Czy ten zapis nie jest właśnie takim odzwierciedleniem nacisku zielonych, ale także młodego społeczeństwa, młodej grupy społecznej, która wymaga ambitnej polityki klimatycznej od nowego rządu? Tak, absolutnie. I wydaje się, że chyba ten zapis był dosyć późno wpisany do tej umowy i on jest wpisany tak, nie jest zapisem kategorycznym, tylko jest zapisem takim dosyć miękkim. I Zieloni uzależniali chyba powstanie całego rządu od tego zapisu. Powiedzieli, że bez takich ambitniejszych celów ta umowa może nie zostać zaakceptowana przez członków Partii Zielonych, a przypomnijmy, że w Niemczech umowa, którą wynegocjowało tych 300 polityków z tych trzech partii, musi jeszcze zostać zatwierdzona poprzez głosowanie właśnie w ramach samych partii SPD, FDP i Zielonych. Więc jest to, ten zapis pokazuje ambicje Zielonych, ale pokazuje też możliwości chyba niemieckiej gospodarki, systemu energetycznego, które po prostu nie są w stanie zaspokoić tych ambicji tak szybko, jak Partia Zielona by tego chciała. I dlatego on jest taki dosyć miękki. Przejdźmy do zapisów i kwestii związanych z polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, bo chociaż tak jak Pani wspomniała na początku, są w drugiej części umowy, ale też są istotne z punktu widzenia, co dzieje się obecnie na świecie. I zacząłbym od kwestii nuclear sharing, czyli faktu, że w umowie koalicyjnej istnieje zapis mówiąc o tym, że Niemcy pozostaną częścią porozumienia dotyczącego współdzielenia broni atomowej. Ta umowa między SPD, FDP i Zielonymi w jakiś sposób zakończy dyskusję na temat obecności czy wycofania właściwie amerykańskiej broni jądrowej z Niemiec, bo ta zagorzała kilka miesięcy temu w debacie publicznej. Mm-hmm. Ja bym powiedziała, że z jednej strony tak, ponieważ ta umowa gwarantuje dalszy udział Niemiec w nuclear sharing. Trzy partie uznały w tej umowie, że odstraszenie konwencjonalne i nuklearne jest ważne tak długo, jak jakby na świecie inne państwa będą posiadały broń jądrową. I ta koalicja zapowiedziała kupno samolotów, nowych samolotów właśnie przeznaczonych do udziału w tym programie Nuclear Sharing, a to był taki punkt sporny ostatnich lat między HDCU a socjaldemokratami. I od tego zakupu de facto była też uzależniona, czy jest uzależniona uzależniony dalszy udział Niemiec w Nuclear Sharing, ponieważ te stare samoloty Tornado wprowadzane na początku lat 80., one są po prostu już
sprzętem przestarzałym i powiem kolokwialnie sypiącym się, w związku z tym ten zakup jest konieczny. I on wedle zapisów umowy koalicyjnej ma nastąpić na początku tej kadencji, czyli pewnie idealnie w przyszłym roku. Więc jakby Niemcy w nuklearze więc zostaną, Niemcy nabędą nowe samoloty, więc technicznie będą mieć możliwości do przenoszenia amerykańskiej broni jądrowej. Jednak ten temat jest na tyle ważny dla części wyborców i części członków partii SPD i Zielonych, chodzi właśnie o kwestię rozbrojenia nuklearnego, że w tej umowie zostały zawarte zapisy dotyczące zdecydowanych działań tego przyszłego rządu na rzecz rozbrojenia nuklearnego. I tutaj będziemy mieć do czynienia z dwoma inicjatywami, które z perspektywy ostraszania nuklearnego w Europie mogą być problematyczne. Z jednej strony Niemcy zapowiedziały przystąpienie jako obserwator do konferencji państw sygnatariuszy traktatu o zakazie broni jądrowej. Ten traktat podpisała część, czy do tego traktatu przystąpiła część państw ONZ, Organizacji Narodów Zjednoczonych. Ten traktat został jednak skrytykowany i odrzucony przez państwa NATO, a w tym przede wszystkim państwa jądrowe sojuszu, czyli Stany Zjednoczone, Francję i Wielką Brytanię, ponieważ jak to zostało określone w takim oświadczeniu wydanym przez Radę Północnoatlantycką Sojuszu, nie przyczyni się do redukcji broni jądrowej na świecie, a wręcz przeciwnie, może zdestabilizować dotychczasowe wysiłki podejmowane w tym celu. Niemcy będą pierwszym największym krajem natowskim, który przystąpiał jako właśnie obserwator do tego traktatu. Państwem, które również to zrobi, będzie Norwegia, gdzie były niedawno wybory, które wygrali socjaldemokraci. I Norwegowie zostali w sojuszu za ten krok, czy za zapowiedzi tego kroku bardzo, bardzo skrytykowani. No ponieważ no z jednej strony NATO chce utrzymywać wiarygodne ostraszanie nuklearne, a z drugiej strony mamy państwa, które przystępują, no nie tyle przystępują, co chcą, idą w kierunku no takim, które zmierza do jednostronnego rozbrojenia. I tutaj będzie to generowało dyskusje, kontrowersje i tarcia w NATO, ale jest to kwestia zdecydowanie mniej istotna niż dalszy udział Niemiec w nuclear sharing. A drugą kwestią, która spowoduje, że ten temat broni jądrowej w Niemczech pozostanie jeszcze przed nami w dyskusjach publicznych i nie tylko, to zapowiedzi takiej inicjatywy dotyczącej włączenia tego kwestii taktycznej broni jądrowej w Europie, czyli amerykańskiej w Europie i rosyjskiej, do takich negocjacji amerykańsko-rosyjskich o rozbrojeniu nuklearnym. I tutaj Niemcy z taką inicjatywą wystąpią i zobaczymy, jak ci najwięksi gracze wobec takiej inicjatywy się zachowają. Ja nie widzę szans na przeprowadzenie takiego rozbrojenia nuklearnego w tym obszarze taktycznej broni atomowej, ale będzie to generowało dyskusje publiczne pewnie w następnych latach. To też bardzo ciekawe, jak Niemcy zapatrują się na przykład na ostatnią wypowiedź sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który nie wykluczył takiej możliwości pojawienia się tego nuclear sharing, czyli tej możliwości współdzielenia broni jądrowej na wschód od Niemiec, właśnie w kontekście na przykład aktualnej sytuacji granicy polsko-białoruskiej. Tak, ta wypowiedź wzbudziła w szczególności dużo dyskusji w Polsce. Ta wypowiedź padła jeszcze przed opublikowaniem umowy koalicyjnej i trzeba ją rozpatrywać absolutnie tylko w tym kontekście. I ta wypowiedź została moim zdaniem trochę opacznie zrozumiana, bo Stoltenberg po prostu zagroził Niemcom, że jeżeli
w tej umowie zostaną zapisane kwestie dotyczące wystąpienia Niemiec z nuclear sharing albo braku zakupu nowych samolotów, to będzie to oznaczało prawdopodobnie koniec programu nuclear sharing i przejście do innego etapu dyskusji o odstraszaniu nuklearnym, już nie w sojuszu, ale pomiędzy Stanami, bilateralnie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i sojusznikami z wschodniej flanki. I to była groźba dla Niemiec, które takiego scenariusza się obawiają, ponieważ są przywiązane do aktu stanowiącego NATO Rosja z 1997 roku, który zakładał brak stacjonowania zarówno broni jądrowej, jak i większość sił konwencjonalnych tutaj na wschodniej flance. A jakby to, o czym on zagroził, to była w ogóle jakby kwestia wyjęcia z sojuszu tego odstraszania nuklearnego w Europie i przesunięcia tych kwestii właśnie do dwustronnych rozmów między Stanami Zjednoczonymi, a przykładowo Polską. To moim zdaniem była tylko groźba w kontekście właśnie negocjowania umowy koalicyjnej. Groźba, która ponadto moim zdaniem byłaby trudna do zrealizowania, z tego względu, że owszem, gdyby Niemcy wyszły z programu Nuclear Sharing, ten program mógłby się zakończyć w najgorszym scenariuszu, ale ja nie jestem taką optymistką, żeby powiedzieć, że wówczas Stany Zjednoczone byłyby gotowe na negocjacje dwustronne, przykładowo z Polską czy Rumunią, o stacjonowaniu amerykańskiej broni jądrowej u nas, czy właśnie w Rumunii. Z administracją Bidena, która rozmawia w tej chwili z Rosją, prowadzi dialog strategiczny, również w tych kwestiach atomowych. Myślę, że to byłaby kwestia, która z perspektywy tej administracji zadrażniłaby zbytnio, za bardzo relacje z Rosją niepotrzebnie, i na które ta administracja Bidena po prostu nie byłaby gotowa. I dlatego wyjście z Niemiec z nuclear sharing albo brak zakupu tych samolotów w najgorszym scenariuszu mogłoby się po prostu skończyć wycofaniem amerykańskiej broni jądrowej z Europy. Dlatego wydaje mi się, że wszyscy eksperci, którzy śledzili te kwestie nuklearne w umowie koalicyjnej, są w miarę zadowoleni tym, jak one zostały rozwiązane. I myślę, że również w NATO wiele osób odetchnęło z ulgą, ponieważ jakby ten trudny temat odstraszania nuklearnego i udziału europejskich sojuszników został jakby odłożony na półkę. Dajmy jeszcze tutaj dla naszych widzów, że tym programem w przypadku Europy objęte są także między innymi Belgia, Holandia, też Włochy i Turcja, że nie tylko. Ja bym chciała jeszcze dodać, bo to też często bardzo mylnie w polskiej debacie się pojawia, że w tym programie biorą udział, to znaczy broń jądrowa amerykańska jest dyslokowana właśnie w Niemczech, Belgii, Holandii, Włoszech, prawdopodobnie nadal Turcji. Te państwa europejskie mają samoloty, które są w stanie przenosić tą broń, amerykańską broń jądrową w przypadku, gdyby całe NATO, Rada Północnoatlantycka się na to zgodziła, więc mają te środki przenoszenia, ale jakby odstraszaniem nuklearnym, jakby to jest tylko część odstraszania nuklearnego sojuszu, które to odstraszanie również jakby polega na amerykańskich, czysto amerykańskich zdolnościach. I to odstraszanie nuklearne w NATO obejmuje cały sojusz i wszystkie państwa członkowskie. I to nie oznacza, że Polska, nie posiadająca broni amerykańskiej atomowej na swoim terytorium, nie jest tym odstraszaniem objęta. To tak nie jest, a to takie ta informacja jakby mylnie czasami pojawia się w tej debacie. Polska bierze udział po pierwsze w spotkaniach właśnie grupy planowania nuklearnego, a po drugie bierze również, i to jest ważne i istotne, w ćwiczeniach nuklearnych sojuszu, nie jako państwo, które posiada jakby samoloty przenoszące tą broń jądrową, ale jako państwo, które posiada samoloty, które jakby osłaniają, ochraniają tą flotę sojuszników, która taką broń przenosi. I to jest również jasny i czytelny sygnał z naszej strony i ze strony całego NATO.
Dziękuję za to doprecyzowanie tej informacji, która ma miejsce w naszej debacie publicznej. Ja jeszcze cały czas pozostanę w polityce zagranicznej, w kwestiach bezpieczeństwa, bo nowa umowa koalicyjna reguluje także kwestie współpracy Niemiec z innymi państwami. Tutaj pada określenie przede wszystkim o ważnej współpracy strategicznej z Francją, między Niemcami a Francją, ale pada także kontekst wzmocnienia, właściwie nadania nowego ducha Trójkątowi Weimarskiemu. Współpracy Polski, Niemiec i Francji, tych trzech kluczowych państw Unii Europejskiej. Ja zacznę od cytatu. Niemcy i Polska łączy głęboka przyjaźń. Wzmacniamy tutaj pracę podmiotów społeczeństwa obywatelskiego, na przykład polsko-niemiecka współpraca młodzieży. Poprawiamy współpracę w obszarach przygranicznych. Jest zapis oczywiście o współpracy z Francją, takich bilateralnych relacji, natomiast tego współpracy na przykład o współpracy polsko-niemieckiej nie ma. Więc czy tutaj cały ten środek ciężkości przenoszą na tą współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego? Chciałbym, żeby pani się odniosła do tego, jaka być może będzie ta przyszła polityka zagraniczna Niemiec wobec Polski z uwagi na fakt, że ministrem spraw zagranicznych federalnej Niemiec zostanie współprzewodnicząca Zielonych, Annalena Baerbock. Jakby ten fragment jest, myślę, że pozytywny z naszej perspektywy. Francja zawsze w tych umowach koalicyjnych i w praktycznej polityce zawsze była priorytetowym partnerem Niemiec. I ten tandem niemiecko-francuski zawsze był dla Niemiec ważny w kreowaniu polityki europejskiej, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że ten tandem, mimo że my tak mamy troszeczkę inną perspektywę, ale z perspektywy wewnątrz niemieckiej i wewnątrz francuskiej, te relacje w ostatnich latach wcale nie tak dobrze działały i ta koordynacja polityk Niemiec i Francji w wielu obszarach była trudna i tam jest dużo, dużo problemów, mimo jeszcze rzeczywiście obaj partnerzy, i rozczarowań, mimo że rzeczywiście obaj partnerzy widzą znaczenie tej współpracy w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o wymienienie Trójkąta Weimarskiego, jest to pozytywne i jest to takie trochę wyjście właśnie dla niewymieniania Polski jako jednego z priorytetowych partnerów we współpracy. Wiąże się to pewnie z kwestiami z negatywnym i krytycznym stosunkiem partii Zielonych przede wszystkim do kwestii praworządności, reform sądownictwa przede wszystkim w Polsce. I partia ta wydaje mi się, że ma takie trochę, będzie tak chciała działać dwutorowo i w tej umowie koalicyjnej jest to widoczne. Bo z jednej strony będzie głośniej podnosiła kwestie właśnie związane z praworządnością w Polsce, będzie na forum Unii Europejskiej zabiegała w większym stopniu o właśnie stosowanie warunkowości wobec Polski w tych kwestiach, ale z drugiej strony ta akurat partia w wielu obszarach chce prowadzić korzystniejszą z polskiej perspektywy politykę zagraniczną niż Wielka Koalicja. I są to obszary takie jak Rosja, gdzie Zieloni są o wiele bardziej krytyczni. Są to takie obszary jak związana z polityką wobec Rosji, polityka wobec państw Partnerstwa Wschodniego, czyli przede wszystkim Ukrainy, ale także Białorusi, gdzie Zieloni to chyba jedyna partia, która chce w Niemczech, która jest zainteresowana tym obszarem, która ma polityków wypowiadających się bardzo, że znających ten obszar, wypowiadających się pozytywnie z naszej perspektywy właśnie o zacieśnianiu współpracy z Ukrainą, z wzmacnianiu białoruskiej opozycji demokratycznej. Przypomnijmy sobie, że w trakcie kampanii wyborczej Robert Habeck, czyli współprzewodniczący Partii Zielonych, który teraz zostanie ministrem gospodarki i klimatu,
On w trakcie kampanii wyborczej pojechał na Ukrainę, na linię frontu i miał wywiad, w którym powiedział, że Niemcy powinny dostarczać Ukrainie broń, co jest absolutnym tematem tabu w Niemczech. A on powiedział to świadomie, chcąc wygenerować dyskusję na temat niemieckiej polityki wobec Ukrainy. Więc tutaj mamy inna polityka wobec Rosji, inna polityka, przypomnijmy już sobie również, że Zieloni sprzeciwiają się projektowi Nord Stream 2, który notabene nie został wymieniony w tej umowie koalicyjnej, ponieważ interesy gospodarcze jednak i niemiecki przemysł i przedstawiciele właśnie kręgów gospodarczych również mają duży wpływ na politykę zagraniczną i częściowo bezpieczeństwa Niemiec. Nie zapominajmy tego, mimo że jakby to nie jest zapisane, nie ma tego nigdzie w umowie koalicyjnej, ale to jest czynnik, który współkształtuje niemiecką politykę niezależnie od rządu, czy to bardziej konserwatywnego, czy bardziej lewicowego. Więc Zieloni z jednej strony praworządność, a z drugiej strony taka bardziej pozytywna dla nas, czy forsowanie polityki wobec Rosji, Ukrainy, państw Partnerstwa Wschodniego korzystniejsza z naszej perspektywy. I do tego dokładają się również właśnie takie pozytywne zapisy tej części o polityce bezpieczeństwa, niemieckiego wkładu w NATO, wypełniania zobowiązań dotyczących zdolności, zapis dotyczący wydawania 3% PKB na szeroko pojęte działania międzynarodowe, czyli dyplomację, współpracę rozwojową i wypełnianie zobowiązań w NATO. I dlatego wydaje mi się, że jeżeli patrzymy tylko na Partię Zielonych i na minister, na nową minister spraw zagranicznych Annalenę Baerbock, to będzie to taki dwojaki obraz z naszej perspektywy. Ale to jest jedynie Partia Zielonych. Mamy jeszcze szerszy obraz rządu i urzędu kanclerskiego. I właśnie chciałem o to dopytać. Dziękuję, że Pani o tym wspomina, bo przecież pamiętajmy o tym, że ten środek ciężkości polityki zagranicznej i bezpieczeństwa jest de facto w urzędzie kanclerskim wśród doradców i samego kanclerza. Tak. Pamiętajmy jeszcze jedną rzecz, o której my tutaj nie wspomnieliśmy, że ministrem obrony będzie przedstawiciel SPD. Wiemy jeszcze kto, ale przedstawiciel SPD. To prawda, więc SPD, socjaldemokraci będą mieć urząd kanclerski i tam w SPD mamy z jednej strony rozsądnie myślącego, wydaje się, nowego kanclerza Olafa Scholza, mamy skrzydła realistyczne partii, skrzydła bardziej takie idealistyczno-pacyfistyczne, mamy silne wpływy przemysłu, więc to będzie ze strony SPD, to będzie kontynuacja polityki Merkel, jeżeli chodzi o te relacje z Rosją, z Chinami, jeżeli chodzi o relacje z państwami Partnerstwa Wschodniego, to Zieloni będą chcieli wprowadzać te zmiany, o których mówiłam. Pytanie, czy im się to uda, bo mają do dyspozycji, będą mieli MSZ, który ma coraz mniejsze jakby takie znaczenie w kształtowaniu polityki zagranicznej, międzynarodowej, ale to też zależy od osobowości i siły przebicia nowej minister. Mamy trochę inny układ w tym rządzie, trójpartyjnym, więc to też to będzie, ta polityka będzie trochę inaczej kształtowana i zobaczymy, jak to się wszystko zacznie ucierać po czasie. Mamy też to Ministerstwo Gospodarki i Klimatu kierowane przez Habecka i tutaj być może on będzie miał również taki wkład w takie ostrzejsze kształtowanie polityki wobec Rosji czy wobec Chin przez Niemcy. I tak jak mówiłam, kończąc chyba, to wiele będzie zależało już od faktycznego układu sił czy zrównoważenia tych trzech partii, od osobowości i ostatecznie również od nadchodzących wyzwań i wydarzeń w polityce międzynarodowej, które będą wpływać na to, jak tam rząd będzie musiał reagować. Wieńcząc naszą rozmowę już takim ostatnim pytaniem, czy w relacjach polsko-niemieckich czeka nas jakieś nowe otwarcie w takim układzie? Ja myślę, że
Tak jak powiedziałam wcześniej, musimy sobie zdawać sprawę z nadchodzących wyzwań, trudności, które taki rząd będzie generował, ale także z możliwości, które daje nowe, takie nowe otwarcie, które daje nowy rząd, nowi ludzie i nowe podejście. I powinniśmy również starać się wykorzystać w tych obszarach, w których jest ono dla nas korzystne. Także to będzie taka próba, wydaje mi się, zrównoważenia tych dwóch kwestii. Z jednej strony korzystania możliwości, a z drugiej strony nastawienia się, że w niektórych obszarach będzie trudniej. To oprócz tej kwestii praworządności, to będzie właśnie transformacja energetyczno-klimatyczna, być może również w Unii Europejskiej pewne kwestie współpracy i dyskusji o tym, jak integracja europejska ma dalej przebiegać. Także spróbujmy wykorzystać te szanse, które ten nowy rząd nam daje i nastawić się na wyzwania i trudności, które również będzie generował. Bardzo dziękuję za rozmowę. Ja tylko dodam jeszcze, że dla tych z Państwa, których za mało było informacji o Niemiec, to odsyłam do naszej debaty z trzeciego forum geopolitycznego. Tam z pierwszej debaty krajobraz polityczny mówi, co czeka Niemcy, Polskę i Unię Europejską po rządach Angeli Merkel. Rozmawialiśmy o tym, jaką Europę, jaki świat Angela Merkel po Twoich rządach postawia. Między innymi gościem tej rozmowy była pani dr Anna Kwiatkowska z Ośrodka Studiów Wschodnich. Gorąco zachęcam do obejrzenia. Jest ta rozmowa dostępna na Facebooku oraz na kanale YouTube Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. A pani Justynie, bardzo dziękuję za naszą rozmowę. Mam nadzieję, że nakreśliliśmy taki kompleksowy obszar i układ umowy koalicyjnej i wpływ tej umowy na kształt polityki zagranicznej i wewnętrznej Niemiec. Odsyłam do kolejnych rozmów z cyklu online. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.